Mam tutaj artykuł, którego fragment chciałem wam przeczytać. Jest to z Radio Elektronika 1990, a potem przejdziemy do literatury zagranicznej. Tutaj w tym artykule Radio Elektronik napisał, jak cytuję: Wiemy, że pojemność kondensatorów elektrolitycznych zmienia się znacznie przy zmianach temperatury, maleje gwałtownie przy temperaturach ujemnych i w zależności od częstotliwości prądu zmiennego. Pojemność dobrego, w pełni sprawnego i uformowanego kondensatora elektrolitycznego. Zmienie się nieco w zależności od wartości napięcia polaryzacji, jak to wynika na rysunku 1. Wynika z niego, że w przypadku elektrolitycznych kondensatorów aluminiowych mamy do czynienia z przyrostem pojemności przy zwiększaniu napięcia polaryzacji, a w wypadku kondensatora tantalowego przeciwnie. Tu mamy tantale, tu mamy aluminiowe. Występuje zmniejszenie pojemności. Jeśli więc do kondensatora jest doprowadzone napięcie polaryzujące i jednocześnie napięcie zmienne o stałej częstotliwości, to pojemność kondensatora zmienia się w takt zmian składowej zmiennej. Czyli pojemność takiego kondensatora troszeczkę faluje, zmienia się. Skutki tego zależą od układu, w jakim kondensator jest włączony i od warunków jego pracy. Na rysunku 2. Jest przedstawiony układ, w którym kondensator C jest połączony w szereg z rezystorem R. Napięcie wyjściowe jest pobierane z tego rezystora. Załóżmy, że napięcie zmienne sygnału US ma dużą wartość, np. kilka voltów, a spadek napięcia zmiennego na kondensatorze C jest znaczny. Wówczas pojemność tego kondensatora będzie się zmieniać w tak sygnału. Napięcie wyjściowe układu UV nie będzie ścisłym odzorowaniem przebiegu sygnału U wejściowego, lecz zostanie zniekształcone. Jedne połówki przebiegu zmiennego sygnału zostaną nieco wyostrzone, a inne spłaszczone. Góra będzie ostra, a dół będzie taki bardziej spłaszczony. Skutek tego, że pojemność kondensatora zmienia się wraz z chwilową wartością sygnału. Im większa będzie pojemność kondensatora C w stosunku do obciążającego go rezystora, tym mniejszy będzie spadek napięcia zmiennego na nim i tym mniejsze będą wnoszone zniekształcenia. To jest bardzo ważne, warto o tym wiedzieć. Dalej, co mamy tutaj? Kondensatory elektrolityczne pracujące bez napięcia polaryzacji, powodują również zniekształcenia przenośnego przebiegu. To jest ciekawostka. Dotyczy to szczególnie kondensatorów tantalowych, które powinny być zawsze spolaryzowane napięciem stałym. Jeśli są wątpliwości co do wartości i kierunku stałego napięcia polaryzacji, Zalecić można stosowanie kondensatorów niespolaryzowanych, bezbiegunowych, bipolarnych bądź dwóch kondensatorów spolaryzowanych połączonych szeregowo biegunami ujemnymi, katodami. Analiza różnych układów małej częstotliwości, w których stosuje się kondensatory elektrolityczne, wykazała, że wnoszone zniekształcenia nieliniowe mogą wynosić, w zależnie od układu i warunków, w jakich kondensator pracuje, od znikowo małej wartości do 0,5%, Czyli mogą być współmierne ze zniekształceniami powodowanymi przez aktywne elementy współczesnych wzmacniaczy elektroakustycznych. Słyszalność tych zniekształceń jest słaba, bowiem występują one przy najmniejszych częstotliwościach pasma akustycznego, tam w okolicach 300 Hz, mniej niż 300 Hz nawet. Ale to nie należy z tego powodu lekceważyć zniekształcenia wnoszone przez te kondensatory, więc wnioski są następujące. Nie należy stosować kondensatorów elektrolitycznych w układach, w których można je łatwo zastąpić kondensatorami z dielektrykiem stałych, np. małe pojemności do 2 mikrofaradów. I wniosek drugi. Stosując kondensatory elektrolityczne w układach małej częstotliwości, należy rozpatrzyć warunki pracy kondensatora pod kątem wnoszonych zniekształceń liniowych. Inicjały pana, który napisał artykuł to r.t. No, i mam właściwy artykuł napisany przez pana Jensa Bota z BC Components. Napisany w roku 2001. I dokonałem tłumaczenia tego artykułu. Wybiorę wam najciekawsze fragmenty, ponieważ jest dużo tego materiału. Zobaczcie, to jest kilka kartek. Więc skupmy się na treści od razu, żeby nie przedłużać. I pan Jen, Jens bo Jens, bo to jest Niemiec, więc właściwie powinno się to przeczytać. Jens Bot. Nowoczesne aluminiowe kondensatory elektrolityczne bez elektrolitu stałego, głównie w zakresie od niskiego napięcia do 63 V są obecnie montowane tylko w nowoczesnych urządzeniach elektrolitycznych ze względu na ich rozmiar. Prawie nikt, kto świadomy jest wszystkich możliwych problemów w rozwoju układów elektronicznych nie zwraca na nie szczególnej uwagi. Po prostu działają tak długo, dopóki ich polaryzacja nie zostanie odwrócona. Również one mogą kontynuować pracę w coraz trudniejszych warunkach. Poniższe rozważanie koncentrują się w szczególności na właściwości prądu upływu aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych z elektrolitem mokrym. W szczególności wielu użytkowników ma całkowicie fałszywy pogląd na wielkość prądu upływu nowoczesnych kondensatorów elektrolitycznych. W każdym razie nie można ich opisywać jako pożeracze mocy. W zasadzie kondensator to zbiornik magazynowy, to znaczy nie na wodę, ale na ładunek elektryczny. A prąd upływu z pewnością może być porównywany do wody przeciekającej przez tamę. Kondensator nigdy nie naładuje się do pełna w przypadku, gdy prąd upływu będzie większy lub równy prądowi ładowania. Każdy, kto kiedykolwiek próbował tworzyć wyłącznik czasowy z kondensatorem elektrolitycznym, doświadczył tego, że generowanie długich czasów przy wykorzystywaniu tylko szeregowego rezystora o wartości kilku megaomów nie daje pożądanego rezultatu. Ładunek po prostu zanika, kondensator nie naładuje się do końca, po prostu się nie napełnia. Na prądu wpływu kondensatora elektrolitycznego składają się podstawowe właściwości fizyczne, które prowadzą do strat elektrycznych. Są to. Energia potrzebna do tworzenia warstw, warstw tlenków, uszkodzenia dielektryka, które powodują słaby przepływ prądu, znaczy słabą utratę tego prądu, słaby przepływ pomiędzy jedną warstwą a drugą. O to chyba najbardziej chodzi tutaj. Efekt tunelowy. Prądy skrośne przez zwój folii kondensatora elektrolitycznego, na przykład niskie prądy między połączeniami przez warstwę elektrolitu po wewnętrznej stronie gumowej uszczelki. Pod tą pokrywką tam. Dobrze, I teraz możecie patrzeć na te rysunki i zobaczmy, co to tutaj na tych rysunkach jest. Budowa aluminiowego kondensatora elektrolitycznego z elektrolitem mokrym. Powstaje warstwa tlenku na anodzie, tu mamy anodę, tworząc dielektryk kondensatora. Ciekły elektrolit działa jak katoda, na całym obszarze styka się z strukturą folii aluminiowej. I to aluminium foil. To, to jest mocno wytrawiona folia aluminiowa. To jest anoda. Dialectic layer. To, to to jest warstwa dielektyka. Cathode czy katodę. Ja nie wiem, kto się czyta. Tu macie. To, to jest katoda. Y, mamy dalej elektrolit. Gdzie mamy ten elektrolit? Już tego nie widzę. Tu elektrolit to jest ta warstwa. Tutaj ta warstwa i taka cieniutka tu pomiędzy tym a tym. Potem mamy coś takiego jak Current Supply, to jest prąd ładowania i Electrolyte Absorbing Paper, czyli nasączony elektrolitem papier. To jest to i to jest The Distance. Prąd upływowy kondensatora elektrolitycznego może być najlepiej porównany z prądem zaporowym diodyzenera. Zenera, która jest połączona równolegle z idealnym kondensatorem. Ze względu na strukturę kondensatora elektrolitycznego to faktycznie oznacza, że mamy dwie takie diody. Jedna równoległa do pojemności anody, druga dioda zenera równoległa do pojemności katody. To na tym rysunku tu widzicie. Które tworzą schemat zastępczy obwodu kondensatora elektrolitycznego pod względem prądu upływu. Jednak ten schemat zastępczy obwodu nie pokazuje prądów skrośnych przez zwój folii kondensatora. Ciągła naprawa uszkodzeń w warstwie tlenków tworzących dielektryk jest pokazana jako pobieranie energii, która w rezultacie prowadzi do upływu. Określony w karcie prąd upływu i rzeczywisty, roboczy prąd upływu. W idealnym przypadku prąd upływu IL, kondensatora elektrolitycznego, zależy od pojemności kondensatora i przyłożonego napięcia i stałych, np. czas pomiaru, co tutaj jest akurat szczególnie istotne. Zwykle prąd upływu Kondensatora elektrolitycznego jest określany wzorem zawierającym pojemność CR. Czytam ten fragment. I napięcie znamionowe UR, które określa wartość graniczną prądu upływu po pewnym czasie pomiaru. W tym przypadku 2 i 5 minut. Na przykład za pomocą następujących wzorów, które mamy tutaj, ja wam to przybliżę, te wzorki. I jak widzicie, była tam wymieniona norma EN130300 i właśnie według niej się charakteryzuje oblicza mierzy prądu upływu. Jednakże każdy producent używa swoich własnych wzorów i sposobów wyznaczania upływu, a dużo z nich nawet zmienia te sposoby z serii na serię produkowanych kondensatorów. Wartość prądu upływu, obliczoną za pomocą odpowiedniego wzoru, definiuje wartość maksymalną. Po zakończeniu czasu pomiaru od przyłożenia napięcia znamionowego. Zwykle wartość prądu upływu będzie wynosić dużo mniej. Jak pokazuje krzywa na tym rysunku. Prąd upływu po 5 minutach, tu mamy 5 minut. W tym przypadku jest znacznie niższy niż 5-minutowa dopuszczalna wartość graniczna 70 mA. Tu by było 70 mikroamperów. I w tym przykładzie zmierzona wartość prądu upływu zbliża się do stałej małej wartości około 5 do 10 mikroamperów to w tym miejscu na zasadzie asymptotycznej. Ta ostatnia wartość jest znana jako roboczy prąd upływu i zwykle stabilizuje się po około godzinie po tym czasie wszystkie uszkodzenia w dielektryku kondensatora elektrolitycznego. Będący przedmiotem dostawy nowoczesnego producenta będą naprawione. A prąd upływowy spadnie do stałej niskiej wartości, która teraz odpowiada sytuacji na schemacie zastępczym drugim. To jest ten schemat. Wartość prądu upływu po dwóch lub pięciu minutach, to tak zwany czas akomodacji jest stosunkowo wysoki w porównaniu z krzywą, którą pokazywałem na rysunku trzecim. A tym tutaj rysuneczku. To jest określane na tak wysokim poziomie, bo normalne różne wpływy poprzedniej historii, na przykład długotrwałe przechowanie bez napięcia mają duże odbicie na pomiarze, kiedy kondensator jest włączony do napięcia po raz pierwszy. Zależność czasową prądu upływu pokazano bardzo wyraźnie na krzywej na rysunku 3, to zachowanie wynika z efektu samoleczenia się kondensatora. Samoleczenie, czyli samonaprawa, o, to będzie lepsze słowo. Kondesatora elektrolitycznego przez utlenianie anodowe lub formowanie dielektryka. W końcu uszkodzenia w dielektryku, które mogą pojawiać się przez chemiczne procesy w warstwie tlenku podczas przechowania jak, lub jako wynik uszkodzeń mechanicznych w trakcie produkcji takiego podzespołu są naprawiane przez przyłożenie napięcia. Jednak do tego procesu samonaprawy potrzeba czasu. Ten proces znany również jako proces formowania. Uszkodzenia dielektryka są jednak również efektem poprzedniej historii kondensatora. Poniższy przykład jest odpowiedni do wyjaśnienia bardziej szczegółowo terminu poprzednia historia. Załóżmy, że duży klient elektroniki użytkowej yy, zgłosił rosnące problemy z kondensatorami elektrolitycznymi. Podczas automatycznego procesu ustawiania parametrów w czasie z telewizora, przy montażu elementów, przeprowadzono różne testy, w których to testach kondensatory nie osiągają określonego poziomu napięcia znamionowego, co oznaczało, że kalibracja sprzętu nie mogła być zakończona. Te testy trwają jedynie 15 sekund po ukończeniu montażu elementów do podstawy czy na PCB. Sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych podczas takiego testu wykazało nadmierny prąd upływu. Wartość prądu upływu wszystkich kondensatorów elektrolitycznych była właściwa poniżej 5 minut dopuszczalnej wartości granicznej. Wiecie ten test 5-minutowy. Sprawdzenie i ustawienie punktów pracy urządzenia w ciągu 15 sekund nie było oparte na podstawie danych technicznych producenta, ale kondensatory z tego samego producenta wcześniej nie, podawało, nie powodowały żadnych problemów w przeszłości. Jednak w tej partii odkryto znacznie większy prąd upływu niż w poprzednich dostawach. I co w związku z tym? Ostateczną przyczyną tego niezwykłego zachowania była poprzednia historia kondensatorów. Produkcja tych kondensatorów elektrolitycznych na dalekim wschodzie odbywała się w sierpniu i wrześniu w hali bez klimatyzacji. W tym sezonie ten region wyróżnia się tropikalnymi poziomami wilgotności. Papier używany do produkcji jako nośnik elektrolitu pochłonął dużą ilość wilgoci. Woda zaczęła reagować wyjątkowo agresywnie w kondensatorach elektrolitycznych i częściowo uszkodziła dielektryk w czasie przechowywania między produkcją danych elementów, czyli tych kondensatorów a ich pierwszym włączeniem do prądu u producenta telewizora. I spowodowało to uszkodzenia dielektryka. Te szkody były przyczyną wzrostu poziomu prądu upływu wkrótce po ich włączeniu do napięcia przez klienta. Podczas długotrwałego przechowywania bez napięcia może dojść do drobnych uszkodzeń dielektryka w wyniku procesów rozpuszczania. W właściwości konstrukcji różnych elektrolitów są jasne pod tym względem. Tak zwane mokre elektrolity mają na ogół znacznie gorsze właściwości przechowywania niż elektrolity suche. Wszędzie gdzie w tym dokumencie jest mowa o profesjonalnym kondensatorze elektrolitycznym, to autor ma na myśli kondensator o temperaturze roboczej 105 stopni lub 125 stopni, które mają obojętne elektrolity na bazie rozpuszczalników, na przykład na bazie rozpuszczalników GBL. No i tutaj mamy rysunek z budową kondensatora. Produkcja urządzeń to także część poprzedniej historii. Inny wpływ, który należy do poprzedniej historii kondensatora elektrolitycznego, to lutowanie elementów w czasie produkcji urządzeń. W szczególności, gdy kondensatory są małych rozmiarów fizycznych, ciepło rozgrzanej spoiny lutowniczej dociera przez otwory do wyprowadzeń wykonanych w PCB aż do kondensatora. Oznacza to przyspieszenie procesu uszkadzania się kondensatora przez podgrzanie go do temperatury gotowania mokrego elektrolitu. To znacznie przyspiesza procesy chemiczne warstwie tlenkowej na anodzie, co powoduje, że prąd upływu odpowiednio wzrasta podczas pierwszego włączenia kondensatora elektrolitycznego. Proces lutowania elementów SMD ma znacznie większy wpływ na parametry elektryczne. Krzywa lutowania rozpływowego osiąga szczyt temperatury przy 260 stopniach. Zwykle jednak temperatura wrzenia standardowych elektroników wynosi od około 150 do 180 stopni. Niektóre elementy SMD są bardzo małe, więc temperatura wrzenia elektrolitu w kondensatorze szybko zostaje przekroczona. W czasie lutowania część elektrolitu jest przekształcona w postać gazową. Konsekwencje z tego są dramatyczne. Znaczny spadek pojemności, drastyczny wzrost ESR, a także prądu upływu, podczas gdy pojemność i ESR elektrolitu kondensatora normalizuje się, gdy temperatura spada i po około 6 do 12 godzin ponownie osiąga swój stan początkowy z wyjątkiem drobnych rozbieżności prąd upływu nie może zmniejszać się aż do przyłożenia napięcia na pewien okres formowania kondensatora przyspieszone uszkodzenie dielektryka spowodowane wysokimi temperaturami należy najpierw naprawić a to wymaga czasu nie można zapomnieć o innych czynnikach mających wpływ na kondensator będących pochodną poprzedniej historii Obciążenia mechaniczne przewodów połączeniowych podczas produkcji spowodowane przez cięcie lub zginanie drutów może łatwo przenosić siły mechaniczne do zwoju folii, szczególnie w elektrolitycznym kondensatorze osiowym. Chodzi o te wyprowadzenia, nóżki tak zwane po polsku. Wpływ poprzedniej historii kondensatora elektrolitycznego jest również określony w przepisach dotyczących pomiarów elektrycznych w aktualnych normach. Pośród innych rzeczy, Wartość pojemności powinna być zmierzona po zmierzeniu prądu upływu. Przyczyna tego jest oczywista. Jeśli prąd upływu jest zbyt duży, to pomiar zostanie sfałszowany. Dziś, oczywiście, żaden producent elektrolitów nie odrzuciłby zwrotu swoich produktów w odniesieniu do powyższego ustępu czyli tego, co powiedzieliśmy przed chwilą. Ale olbrzymie wahania prądu upływu po dostawie, wynikające z warunków chemicznych. I warunków fizycznych w poprzedniej historii kondensatora elektrolitycznego sprawia, że wydaje się to być dobrym pomysłem uwzględnienie warunków pomiaru prądu upływu jako szczególnego przypadku, zwłaszcza, że komponenty mają zdolność procesu na samonaprawiania się i oferują znakomitą funkcjonalność w praktyce. Roboczy prąd upływu. Dziś klienci oczekują i generalnie również otrzymują względnie stabilne aluminiowe kondensatory elektrolityczne pod względem wartości prądu upływu. Względnie ponieważ wartość prądu upływu, jakie mają kondensatory foliowe lub ceramiczne, nie mogą być osiągnięte przez kondensatory elektrolityczne. Ogólnie stwierdza się, że prąd upływu kondensatora elektrolitycznego ma dużo większy poziom. Wynika to z faktu, że określona wartość prądu upływu po 5 minutach, jak w specyfikacji technicznej, jest kilka razy wyższa niż rzeczywisty prąd upływu roboczy. I roboczy prąd upływu nie zostanie oczywiście osiągnięty, dopóki kondensator będzie działał przez pewien czas, a w rzeczywistości przebicia w dielektryku muszą zostać prawidłowo naprawione. Im dłużej napięcie jest przyłożone do kondensatora, tym niższy będzie prąd upływu, jak na rysunku 6. Jak niezwykle niski może być prąd upływu dobrych jakościowo towarów profesjonalnych w dzisiejszych czasach, można wykazać za pomocą prostego testu. Przede wszystkim naładować kondensator elektrolityczny do jego napięcia znamionowego, a następnie odłączyć go od źródła zasilania. Następnie należy zmierzyć pozostałe napięcie na kondensatorze elektrolitycznym przy odstępach godzinowych, ponieważ z powodu prądu upływu kondensator ulega ciągłemu rozładowywaniu. Po pewnym czasie zmierzone napięcie powinno spaść do zera. Jak myślisz? Jak długo? Godziny? Dni? Tygodnie? Teraz dochodzimy do niesamowitej rzeczy. Nawet po kilku miesiącach otwartego przechowania nadal jest możliwe wystąpienie pewnego napięcia w kondensatorze elektrolitycznym. Otwarte przechowanie, czyli rozwarte końcówki y doprowadzenia napięcia, nóżki kondensatora, inaczej mówiąc. Innymi słowy, ludzie mają ogólnie całkowicie fałszywe wyobrażenie o wartości prądu pływów w aluminiowych kondensatorach elektrolitycznych z mokrym elektrolitem. Może zgadłeś. Odpowiedź brzmi miesiące. Zależność prądu roboczego upływu od napięcia i temperatury. Jak pokazuje powyższy przykład, prąd roboczy upływu jest kilka razy rzędów niższy niż akceptowalna wartość wyszczególniona w specyfikacji technologicznej. Ogólnie specyfikacje dla roboczego prądu upływu w postaci wzoru w literaturze zawierają ogromne flukracje. Ale to nie jest zaskakujące, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jakość profesjonalnych kondensatorów elektrolitycznych uległa znacznej poprawie pod względem Wartości prądu upływu w ciągu ostatnich 20 lat. Wartość prądu upływu około 10 mikroamperów dla kondensatora elektrolitycznego 1000 mikrofaradów przy 35 V nie jest bynajmniej rzadkością. Jednak ta wartość też nie jest stabilna. Roboczy prąd upływu aluminiowego kondensatora elektrolitycznego z elektrolitem mokrym jest silnie uzależniony od temperatury i napięcia. Te właściwości są zrozumiałe i można je łatwo wyjaśnić za pomocą modeli aktywacji energii. Mała przerwa musiałem podłączyć do ładowania smartfona. Niestety z żarbocą baterię. I poziom roboczy prądu upływu w warunkach pracy można obliczyć w przybliżeniu wykorzystując współczynnik i operacyjny do IL. Tutaj mamy to. To jest typowy mnożnik roboczego prądu upływu w funkcji przyłożonego napięcia. A to jest typowy mnożnik roboczego prądu upływu w funkcji temperatury. To IOP, I operacyjne to jest prąd roboczy, IL to jest prąd liquid, czyli prąd upływu. To jest wynik pomiaru prądu upływu kondensatora 2100 mikrofaradów przy dwóch temperaturach. Wielu producentów wydało również instrukcje, a nawet formuły opisujące wpływ poziomu przyłożonego napięcia na oczekiwaną użyteczną żywotność. Wiecie, czasami w danych producenta można znaleźć żywotność kondensatora, czas pracy. Ponieważ teraz wiemy, że poziom zastosowanego napięcia współdecyduje o poziomie prądu upływu, z pewnością można założyć, że napięcie wpływa na okres użytkowania. W końcu prąd Upływu jest też miarą wykonywanej pracy formowania przez cały czas użytkowania kondensatora. Od tego formowania ostatecznie usuwany jest tlen z elektrolitu i jest wykorzystywany do naprawy uszkodzonych lub osłabionych warstw tlenków. Elektrolit zatem jest zużywany i utrata elektrolitu decyduje o żywotności kondensatora elektrolitycznego na podstawie modelu konwencjonalnego. Na bazie czysto teoretycznej. Więc jeśli pełne napięcie znamienowe jest przyłożone do kondensatora elektrolitycznego, element powinien oferować krótszy czas użytkowania niż w przypadku, gdy miało być zastosowane napięcie niższe. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fizycznie przyczyny prądu upływu kondensatora elektrolitycznego, jest prawdopodobne, że tylko część prądu upływu będzie wykorzystywana do formowania kondensatora. Pozostała część elektronów będzie tunelować przez dielektryk zjawisko tunelowania lub będą płynąć w formie prądów krosujących przez warstwę elektrolitów w pobliżu gumy uszczelki, innymi słowy ogólnie nie będą miały wpływu na możliwą utratę elektrolitu. Jeśli weźmiemy pod uwagę również poziom prądu upływu, dochodzimy do wniosku, że wpływ prądu upływu w okresie użytkowania jest w rzeczywistości raczej niski. Pewnością dotyczy to kondensatorów elektrolitycznych w zakresie napięcia do około 100 V, to jest niskie napięcie, i do kondensatorów elektrolitycznych z niewodnym elektrolitem. Dla tych kondensatorów małe mechaniczne drgania, w szczególności uszczelki, a tym samym spodziewana utrata elektrolitów w okresie użytkowania jest zdecydowanie bardziej znacząca niż poziom przyłożonego napięcia i związany z nim prąd upływu. Dalej pan Jens opisywał znaczenie prądu upływu w praktyce. Tutaj podał przykład samochodu. Załóżcie, że macie samochód, w którym znajduje się 1000 kondensatorów i każdy ma prąd upływu rzędu miliamperów. Zostawiacie samochód na dwa tygodnie na parkingu w przylotnisku, przyjeżdżacie, po tych dwóch tygodniach chcecie odpalić samochód i co? I nic. Zero reakcji, ponieważ kondensatory rozładowały Wam samochód. Gdy on będzie jednak w zakresie mikroamperów, to po przekróceniu kluczyka co? usłyszycie dźwięk silnika. Drugi przykład to jest podany tutaj w systemach podzielnikowych pomiaru ciepła. Wiadomo, grzejniki to podwyższona temperatura, kondensatory tego nie lubią. I jeżeli takie urządzenie ma pracować 10 lat i ma tam zamontowaną baterijkę i kondensatory, które mają wysoki prąd upływu, to tych 10 lat na pewno pracować nie będzie. Kondensatory szybciej je rozładują. To jest właśnie znaczenie prądu upływu w praktyce. Zobaczmy, jaki jest. Wpływ prądu upływu na skondensatory elektrolityczne połączone w serii, czyli w szeregowo. Zobaczycie rysunek. Za chwilę Wam przeczytam tekst. Szeregowe połączenie aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych powoduje rozdział napięcia między elementami, na co wpływa z kolei. Różnica prądu upływu między poszczególnymi kondensatorami szeregu. Chodzi o to, że ten może mieć inny, ten może mieć inny, i wtedy inaczej zachowują się napięcia na tych kondensatorach. Dlatego bardzo ważne jest, żeby różnice prądu upływu były zrównoważone w projekcie obwodu, ponieważ nawet bardzo małe różnice mogą powodować problemy. Te różnice są zwykle widoczne, gdy obwody są aktywowane w postaci przepięcia na elemencie o niższym prądzie upływu. Ponieważ między poszczególnymi kondensatorami z tej samej serii produkcyjnej można znaleźć znaczne fluktuacje w zakresie ich prądów upływowych, możliwe jest również, że mogą wystąpić duże różnice napięcia na okładzinach danego kondensatora. Jeśli skutkuje to przekroczeniem napięcia znamionowego kondensatora, w pewnych okolicznościach może spowodować uszkodzenie takiego kondensatora. Dlatego też norma DIN 45811 określa, że prądy upływu trzeba stabilizować odpowiednimi. Rezystorami. Metodę obliczenia tej normy możemy znaleźć. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, to omówimy jeszcze dwie strony tekstu drukowanego, i to będzie koniec filmu. Prąd upływu, jego rys historyczny. Dlaczego prąd upływu jest nadal tak częstym tematem rozmów z klientami, między producentem kondensatorów, a właśnie klientami, którzy kupują u nich kondensatory? W większości zastosowań kondensatory elektrolityczne służą do buforowania w układzie zasilania i jako taki będzie przez nie przepływać wystarczający prąd. W takich przypadkach parametr prądu upływu jest dość nieistotny. Nawet jeśli urządzenia są pozostawione na półkach przez okres eksploatacji, awarie urządzeń spowodowane nadmiernymi prądami upływowymi w kondensatorach elektrolitycznych są niezwykle rzadkie. Wyjaśnienie można znaleźć tylko wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę rozwój układów elektronicznych w ciągu ostatnich 50 lat. Nawet młodsi konstruktorzy byli indoktrynowani z pewną dozą uprzedzeń co do tematu prąd upływu związany z mokrymi kondensatorami elektrolitycznymi na ogół podczas różnych szkoleń. W literaturze rzadko cytuje się precyzyjnie niski prąd upływu osiągalny obecnie. Wciąż. Często pojawia się pojęcie wychodzące z problemów występujących na początku produkcji kondensatorów elektrolitycznych. W rzeczywistości korozja była przyczyną wielu problemów, które wystąpiły w latach 60. W tamtych czasach w kondensatorach elektrolitycznych często występował wysoki prąd upływu, a nawet zwarcia. Przyczyną problemów korozyjnych w kondensatorach elektrolitycznych były zanieczyszczenia, zwłaszcza halogenami, takimi jak chlorki. Lorek działa jak katalizator korozji aluminium w kondensatorze elektrolitycznym. Proces ten idzie w parze ze zwiększoną pracą formowania, czyli ze zwiększonym prądem upływu. Wiedza o tej sytuacji doprowadziła do zaostrzenia przepisów dotyczących czystości, w szczególności w odniesieniu do zanieczyszczeń halogenami w produkcji kondensatorów elektrolitycznych. Spowodowało to gwałtowny spadek wartości prądu upływu w kondensatorach prawie bezchlorkowych. W produkowanych obecnie kondensatorach elektrolitycznych nie występują już problemy korozyjne spowodowane zanieczyszczeniami zawierającymi chlorowce. Ale dyskusja na temat prądu upływu pozostała. Jednak w dzisiejszych czasach rozważania ilościowe nabrały zupełnie innej wartości. Dobrze, rysunek, który tu widzicie... Są krzywe przedstawiające pojemność, rezystancję szeregową i prąd upływu w 1000-godzinnym teście trwałości na kondensatorze elektrolitycznym 700 mikrofaradów na 65 V z 1929 roku. Pojemność, szeregowa rezystancja, prąd upływu, korozja celi, liczba dni. Bardzo szeroki wybór. Znaczenie prądu upływu. To jest ostatni podtytuł. Oczywiście istnieją różnice we właściwościach samonaprawienia się lub e, formowania oraz we właściwościach prądu upływu nowoczesnych kondensatorów elektrolitycznych. W niektórych przypadkach różnice te mogą być skrajne. Jak deweloper może się teraz dowiedzieć, jak wybrany kondensator elektrolityczny będzie zachowywał się pod względem wartości prądu upływu? W końcu pięciominutowa wartość graniczna w odpowiednich arkuszach danych naprawdę nie dostarcza wystarczających informacji. Cóż, przede wszystkim deweloper musi najpierw zdecydować, czy to pytanie ma w ogóle sens. Aby wyjaśnić, co oznacza, spójrzmy na przykład. W przypadku zasilacza wtyczkowego, który podlega ekstremalnej presji kosztów, i nie ma specjalnych wymagań w zakresie użyteczności lub żywotności, nie ma sensu omawiać dodatkowych korzyści. Ponieważ żaden klient nie zapłaci za szczególnie niski prąd upływu, jeśli nie ma pojęcia, co to właściwie oznacza. Inaczej wygląda sytuacja na przykład w elektronice samochodowej. Jak opisano powyżej, bardzo sensowne jest zapewnienie, że w tym przypadku towary mają niskie robocze prądy upływu. Jednak dla dobrze poinformowanego dewelopera istnieje zależność, test, który nie wykazuje szczególnie niskich wartości prądu upływu. To jednak pokazuje, że kondensator elektrolityczny zapewni dobrą stabilność długoterminową. To jest test przechowania na gorąco. Odnosi się to do testu, który jest przeprowadzony w temperaturze wyższej kategorii klimatycznej bez przyłożenia żadnego napięcia. Brak napięcia oznacza, że nie może nastąpić samoleczenie. Ponieważ test jest przeprowadzony w wysokiej temperaturze, wszystkie procesy rozpuszczania chemikaliów zostaną znacznie przyspieszone. Międzynarodowa norma IEC 60384-4 określa minimalny czas testu wynoszący 100 godzin. Czas testu przechowywania na gorąco wynoszący 500 lub 1000 godzin oznacza zatem, że producent ma pewność, że elektrolit jest zasadniczo chemicznie obojętny, że warstwy tlenku nie są osłabione, a zatem nie wystąpi zwiększony prąd resztkowy. Brak takiej specyfikacji w arkuszu danych, czy... Czas testu wynoszący tylko 100 godzin może zatem wskazywać, że kondensator elektrolityczny może nie być za bardzo stabilny pod względem tego parametru. Na rysunku, który podczas mojej innowacji oglądaliście jest przedstawione badanie właściwości magazynowania elektrolitów na podstawie pomiarów prądu upływu na trzech świeżych kondensatorach po określonym okresie przechowania. Nawet po czterech latach nie stwierdzono zwiększonych wartości prądu upływu na tych kondensatorach elektrolitycznych i to są kondensatory firmy BC Components. To są właściwości kondensatora elektrolitycznego w czasie przechowywania pod względem podstawowego prądu upływu, typ 330 mikrofaradów na 16 V. Są trzy świeże sztuki. Czas pomiaru 15 sekund, 1 minuta i 15 minut. Oczywiście tu mamy czas przechowania. A tu wzrost prądu upływu. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was tym tekstem. Zawierał bardzo istotne informacje dla elektroników, którzy martwią się o kondensatory elektrolityczne. Też to podpowiada, czy takie kondensatory wymieniać, czy nie wymieniać. Jak to tam się z tym wszystkim ma. Ja myślę, że wyciągniecie odpowiednie wnioski. Przedstawiłem wam to w takiej formie, którą widzieliście, z tego względu, że naprawdę w tej chwili nie za bardzo mam czas na przygotowywanie tablic. A postanowiłem to tłumaczenie, tym tłumaczeniem podzielić się z wami, z tego względu, że rozjaśnia to wiele pytań na temat właśnie kondensatorów elektrolitycznych i prądu i właśnie tego parametru, który tam zawsze widzieliście, VLOS, co to jest takiego. Opracowanie znalazłem w internecie, dlatego bardzo chętnie po przetłumaczeniu podzieliłem się z nim wami. Mam nadzieję, że docenicie te 12 godzin, w którym tłumaczyłem ten tekst. Kończę edycję tego filmu. Wyszło mi ponad godzina, godzina chyba 15 będzie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Zawsze można obejrzeć sobie to na raty. Mam jeszcze do. Roboty takie, coś. To jest masniacz Williamsona. Jestem w tej chwili na 12 stronie tego artykułu. To jest przedruk z Wireless World. Tu mi idzie trochę lepiej z tym tłumaczeniem niż z tym językiem z tego artykułu. Tutaj ten artykuł był tłumaczony z niemieckiego na angielski. Ja znalazłem angielską wersję i tłumaczyłem to na język polski, dlatego taki trochę czasami dziwny język był. Ale elektronicy wiedzą o co chodzi. Test mierników też mi się szykował od jakiegoś czasu. Chciałem zrobić takie uzupełnienie do teoretycznego filmu jak tam z tymi dokładnościami się ma. To nie to, że chciałem odpowiedzieć widzowi koniecznie tam na jego zarzuty po prostu temat mi się szykował od dłuższego czasu a on mnie zmobilizował do działania. Także, jak widzicie, dużo rzeczy się jeszcze będzie działo. Mam nadzieję, że te tłumaczenia mi wyjdą. A tymczasem zapraszam Was do kolejnego filmu. To wszystko, trzymajcie się.